Hej siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym to omówimy sobie najważniejsze informacje dotyczące Farming Simulatora 22, które zostały opublikowane na oficjalnej stronie oczywiście Farminga. Na samym początku mamy tutaj oczywiście okładkę, jaka będzie tutaj wyglądała. Z tego co widzę, jest to chyba Zetor, tak mi się przynajmniej wydaje, ale te okładki będą różne. Okładki będą się różniły w zależności chyba od regionu, na który gra będzie wychodziła. To jeszcze zobaczymy sobie w następnym tutaj, w dalszej części. Tutaj mamy standardowo opis farminga, jaki będzie wymagania. Jest to mega istotne. Tylko podkreślę, że są to minimalne wymagania, ponieważ raczej farming na początku nigdy chyba nie udostępniał tych maksymalnych, bo maksymalne to są i tak wszystko zależy od rozdzielczości, tak? Windows 10 oczywiście, Intel Core i5 3330. Bądź też AMD FX 8320 albo lepszy oczywiście, tak? Karta graficzna Nvidia GeForce GTX 660. Z tego co mi się wydaje, to chyba taka sama była do 19. Dobra, jestem z powrotem. Mała poprawka, na szybko sobie to sprawdziłem. Do 19 był wymagana i trójka 2000 coś tam i FX 4400, z tego co pamiętam. Karty graficzne GTX 650 był. No i tutaj no w sumie to nie ma jakiegoś tam większego znaczenia, zbyt mocno te minimalne wymagania nie wzrosły, prócz na przykład wolnego miejsca na dysku, które jest potrzebne. Już wam tłumaczę, z czym to się też wiąże. Wiąże się to też z tym, że do 19 dostaliśmy całkiem sporo DLC-ków, które ważą całkiem pokaźne gigabajty też, niektóre. 19 w podstawowej wersji ważyła 20 giga. 22 ma ważyć, no tak jak widzicie, 35 giga, ale no ja tutaj do tego bym dorzucił jakieś 6-7 giga tych DLC-ków, tak? Które zostały jeszcze zaimplementowane do 19. Screenshoty, no to screenshoty te, które już co prawda znamy. Nic się tutaj jakoś nie zmieniło. Tak. Tutaj mamy. Możemy zrobić kliknąć zamów przed sprzedaży, no i tutaj będziemy mieli na przykład podane ceny. Myślę, że to interesuje wszystkich. No i mamy tutaj, wybierz swój ulubiony sklep, metodę płatności. Mamy tak, Windows PC Digital klucz, czyli klucz na przykład na Steama, 40 euro. 40, no to nie będzie, że to jest około 160 zł, tak? No, 4 razy 4. Myślę, że całkiem sporo. 19 kosztowała 20, czyli połowę tego. Jest sporo. Może to też być spowodowane tym, że chociaż 19 w wersji Deluxe kosztuje bardzo zbliżenie, w sensie ten cały pakiet, bo 150 zł, nie? To, tak jak mówiłem, że totalnie się nie opłaci kupować na chwilę obecną 19, bo zaraz będziemy mieli nowego farminga. To oczywiście data publikacji 22 listopada 2021. Na bloga sobie skoczymy szybciutko. I mamy tutaj release date, trailer, Farming Simulator. Omówienie trailera jest u mnie na kanale. Myślę, że godzinę przed tym filmikiem jakoś zostanie opublikowane, ponieważ chcę też mieć to tu już troszeczkę za sobą i dać wam jak najwięcej informacji. No i tutaj mamy, tak? Farming Simulator 22 release 22 november oczywiście. W preorderze możecie zgarnąć Xerion Saddler Track Pack. Więc no tutaj mamy informacje na temat, o tutaj, tej maszyny. To jest Xerion Saddler Track Pack będzie, znaczy Track Pack to jest sam Xerion Saddler. Saddle. Ale tutaj w skład tej maszyny będą wchodziły właśnie tutaj na przykład 4200 Saddle Track, no to jest tutaj ten ciągnik z tego co mi się wydaje. Kaweko, no i to są przystawki wszelkiego rodzaju do tego właśnie naszego ciągnika, także tutaj bardzo ważne, fajne informacje nam się pojawiają. Tutaj mamy informacje odnośnie właśnie wersji Deluxe, którą możemy kupić. Pamiętajcie, że wersja Deluxe, czyli ta taka wersja pudełkowa z tym, czyli wszystkimi Collector's Edition, tak? Czyli edycja kolekcjonerska, ona jest limitowana, tak? I ona już po premierze nie będzie niestety produkowana, także jeżeli ktoś jest mega zainteresowany, to musi się z tym też spieszyć. Tu jest to, o czym wspominałem na początku, że na każdy region będziemy mieli inne właśnie maszyny. Tu mamy Masejka, mamy Fenda, mamy Case'a i mamy tutaj też Zetora, tak jak wspominałem. Wydaje mi się, że na Polskę zostanie wypuszczona okładka z Zetorem. Jedyna informacja, jaką mogę jeszcze podać, to jeszcze nigdzie nie można kupić sobie przez sprzedaży, znaczy zamówić przez sprzedaży wersji pudełkowej w żadnym sklepie.
Nie mam pojęcia, czy takowa w ogóle będzie też, tak? Wydaje mi się, że możliwe, że zrezygnują z tych wersji pudełkowych. Kurczę, wydaje mi się, że to będzie tutaj na tą wersję kolekcjonerską. Coś tak czuję. Dobra, wrócimy sobie tam, moi drodzy. No i tutaj mamy oczywiście nowe uprawy. Czytaj więcej, standardowo. Farming Simulator 22. Tutaj mamy podstawowe informacje na temat właśnie winogrona. Kolejną bardzo ważną informacją jest to, że tutaj w tych artykułach, które mamy, wyczytałem, że sezony, jeżeli chcecie, gracie na sezonach, jeżeli nie chcecie, to nie gracie na sezonach. W tym sezonie też będzie zawarty okres, kiedy macie siać, kiedy macie zbierać. Więc tak jak tutaj w 19 było z modyfikacji. Kolejną bardzo ważną rzeczą będzie chyba też tutaj do poruszenia, jeżeli chodzi o winogrono, to właśnie, że tutaj też jest informacja o tym, że będzie ono zawarte też w przetwórstwie, jednak no nie mamy tutaj podane, czy to będzie wino, czy to będą soki, raczej bym ustawiał soki, bo PEGI 3, więc no wina raczej nie będziemy robić, także też nie spodziewałem się jakiegoś chmielu czy tytoniu tutaj do hodowania w podstawowej wersji w przyszłości. Mamy kolejną informację, New Holland Braut 9070L. To jest maszyna do zbierania właśnie tutaj tego winogrona. Może jeszcze screena sobie tutaj obczajmy. Ja sobie tutaj przybliżę. Powiem wam tak, że nie wydaje mi się, żeby ta grafika jakoś mocno odstawała od grafiki z 19 niestety. Jest troszeczkę przycieniowane, też jest golden hour troszkę wykorzystane, że jest taki zachód słońca, dlatego to zdjęcie też tak w miarę fajnie wygląda. Tutaj mamy kolejną uprawę, są to oliwki. Co do oliwek, to wydaje mi się, że będzie też jest maszyna New Holland Braut 9900X, taką maszyną będziemy mogli zbierać oliwki. I jeżeli chodzi o tutaj przybliżenie tego w jakiś sposób, z tego co mi się wydaje, to mamy chyba tutaj te oliwki w 2D, nie w 3D też. No i tutaj mamy sorgun. No i to jest tak jak mówiłem, że kolejna uprawa, czyli trzecia nowa uprawa, i to jest takie troszeczkę jakby zboże, z tego co mi się wydaje. Zobaczymy sobie, czy mamy w opisie jeszcze jakąś informację co do jakiejś specjalnej maszyny do zbierania. Nie mamy. Sam się jeszcze jakoś mega mocno nie zagłębiałem, o co chodzi z tym sorgunem i co to tak naprawdę jest, ale jest to zboże w każdym razie. Jest to zboże, więc pewnie będziemy mogli normalnymi kombajnami zbożowymi to sobie zbierać. Production chains with grapes, olives and sorgun. Czyli no tutaj produkcja, jeżeli chodzi o łańcuchy produkcyjne z winogronem, oliwkami i sorgunem. No i to by było chyba w miarę na tyle, z tego co mi się wydaje. Jednymi z najważniejszych informacji... A, mamy tutaj jeszcze wymienione właśnie... nowe ciągniki, czyli Case i HAFS, Connect Magnum, Fendt 900 Vario, Massey Ferguson MF85, 8S, albo Zetar Crystal. No i to będą właśnie okładki. Bardzo możliwe, że też pojawią się te, jeżeli się pojawią te wersje pudełkowe, no to będzie może tak, że w każdym sklepie, w każdym kraju będą wszystkie te wersje. No tego nie wiemy jeszcze w 100%, ale no tak jak tutaj mówię, fajnie, że dodane zostało sadownictwo. Wydaje mi się, że mega spoko słuchają gracze, jeżeli chodzi o niektóre uprawy. Zobaczymy, co tam jeszcze nam ciekawego będą szykowali. Tak jak wspominałem w ostatnim podcaście, poruszyli, że na następnym będą mówili o bardzo, bardzo ważnych rzeczach, więc spodziewałbym się więcej informacji na temat tych nowych upraw, jak i całej reszty. Jeżeli tak wam się podoba, moi drodzy, to pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał, trzymajcie się, nara!